Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. O właśnie, hałasy domowe. A, dzieci jeszcze nie śpią. A, no bo to duże dzieci są. Dobra. Ja jak zwykle miałem gotowy plan na 13 godzin mówienia, ale jak zwykle, ponieważ każdy przypadek jest inny i każde dziecko jest inne i każdy człowiek jest inny, to jak dzisiaj porozmawiałem z jedną z mam, to znowu mi się wszystko podwracało. No i nie podam wam żadnych gotowych schematów, takich, które jakie uruchomicie, to na pewno zadziałają i wszyscy będziemy genialni. Natomiast no, będziemy na tyle szczegółowo mówić, na ile się da i na tyle ogólnie, żeby to dotyczyło wszystkich. Mówimy o matematyce i mówimy o uczeniu generalnie dzieci od urodzenia. Podstawowa sprawa jest taka, że wszystkie dzieci od poczęcia właściwie uczą się, obojętnie czy tego chcemy, czy nie. Uczą się wszystkiego z góry. Jak się dobrze przyjrzeć, to jest to dosyć oczywiste. Uczą się słyszeć dźwięki, jak się urodzą, to uczą się widzieć obrazy, uczą się potem ruszać i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest pytanie, czy uczyć dzieci, bo dzieci się uczą, tak czy inaczej. Pytanie jest, co zrobić, żeby one się uczyły tego, co my byśmy chcieli, żeby się uczyły. Będę wam co jakiś czas pokazywał z mojego ekranu, uwaga, obrazki. Pierwszy obrazek. Jeżeli chcemy nasze dzieci posyłać do szkół, albo chcemy czegokolwiek uczyć, to wiadomo już w dzisiejszych czasach, że mózg uczy się właśnie w taki sposób. Im jest młodszy, tym się szybciej uczy. I ta prędkość uczenia się młodego mózgu jest po prostu niewyobrażalna. To, czego się dziecko potrafi uczyć, nauczyć w pierwszym roku życia, nie ma się nijak do tego, czego się potrafi uczyć w 20 roku życia na przykład, albo już w trzecim. I w związku z tym, jeżeli ktoś się mnie pyta, ale dlaczego tak szybko, dlaczego tak wcześnie, przecież to bez sensu. Jeżeli nie chcemy uczyć dzieci od urodzenia, to równie dobrze może moglibyśmy powiedzieć, że w ogóle nie chcemy uczyć naszych dzieci. A to, że zaczynamy najczęściej od na przykład 6 lat, albo 5, albo 4, bo tak robią przedszkole i szkoły, to niestety są przekonania społeczne uwarunkowane historycznie i kulturowo. Nie mają nic wspólnego z tym, jak się dziecko uczy. To jest długi temat, cała oświata i edukacja i negatywne przekonania społeczne i brak wiedzy w społeczeństwie i to, że jak ja chcę mojego rocznego chłopaka czegoś nauczyć, to mam przeciwko całe osiedle. To jest osobny temat i na ten temat dzisiaj nie będziemy mówić. Dzisiaj zakładamy, że wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci się nauczyły fajnych rzeczy w życiu i żeby miały fajne życie, szczęśliwe. Żeby się nauczyły na przykład, jak wybierać dla siebie dobrze. Dla siebie, dla otoczenia, dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej. I tak to wygląda. W związku z tym, im szybciej zaczniemy, tym jest po pierwsze łatwiej. Ja prowadzę między innymi zajęcia z matematyki pozaszkolne, oczywiście, ale jednak. I mamy tam jednego nastolatka. Jego nauczyć czegokolwiek, a właściwie sprowokować go, żeby on się sam chciał nauczyć i nauczył, to jest sztuka. W porównaniu z rocznym dzieckiem to praktycznie jest niemożliwe. Oczywiście daje się to zrobić, ale wysiłek, jaki czeka rodzica uczącego nastolatka, jest kolosalny w porównaniu z tym, co możemy zrobić o tutaj. Czyli kiedy dziecko ma na przykład 2 tygodnie. Kiedy dziecko ma 2 tygodnie, jak mówi Doman, jest czystym intelektem. Do 6 miesiąca życia, to jest oczywiście szacunek, mniej więcej przez pierwsze pół roku dziecko jest, Doman to tak nazwał, czystym intelektem. Uczy się wszystkiego jak leci. Błyskawicznie się uczy, łapie w lot. Podamy mu na tacy język portugalski, nauczy się go, nawet nie zapyta po co. Podamy mu matematykę wyższą, analizę matematyczną, też się nauczy. Pokażemy mu jak chodzić, robimy to wszyscy, bo chodzimy, dziecko wystarczy, że widzi, nauczy się chodzić. Spróbujcie się nauczyć chodzić na rękach w 3 lata. Gdybyśmy my chodzili na rękach, dzieci by się uczyły chodzić na rękach. Ale chodzimy na nogach, więc dzieci uczą się chodzić na nogach i nie wysilają się specjalnie, nie chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe, po prostu uczą się robić to, co widzą. W związku z tym, im wcześniej zaczniemy, tym jest łatwiej, tym jest to przyjemniejsze dla dziecka, więcej sprawia radości, jest skuteczniejsze. Im wcześniej, tym lepiej. Teraz tak, Doman napisał parę książek. Na polski są przetłumaczone niestety, skąd czerpać wiedzę. Trzeba czytać. Trzeba uczyć dzieci czytać i samemu czytać. To jest książka, która została wydana w 1992 roku w Bydgoszczy. Jak nauczyć małe dziecko czytać? I to jest doskonałe tłumaczenie. Między innymi tłumacz i lekarze, którzy z nim współpracowali, Toruń, Marek Pietrzak i
Marek Pietrzak. A, i Katarzyna i Krzysztof Liszczowie, Toruń. Na przykład dodali elementy dotyczące języka polskiego. Jak spytacie część tak zwanych ekspertów na temat Domana, to wam powiedzą, że nie, Domon nie, bo polski język jest inny. Ja zawsze odpowiadam, może jest, ale mózgi mamy wszyscy takie same. Portugalczyk, Koreańczyk i Polak uczy się w ten sam sposób. Jest w stanie się nauczyć równie skomplikowanych rzeczy, równie szybko. Książka jest zrobiona, przetłumaczona doskonale. Jeżeli macie dostęp do PDF-u, to jest podstawowa książka do przeczytania. Ona dotyczy nauki czytania, ale dotyczy też ogólnie tego, jak dziecko się uczy i co robić, żeby to była fajna przygoda. Spraw technicznych w niej jest niedużo. Oczywiście są, jak pokazywać karty, jakie powinny być duże, jak to robić szybko i tak dalej. Najważniejsze są zasady, które nie dotyczą techniki pokazywania kart. To jest matematyka, zaraz będziemy o niej mówić. To jest wiedza encyklopedyczna, też nie jest przetłumaczona. Matematyka jest przetłumaczona, ale jest przetłumaczona słabo. Zaraz wam pokażę dlaczego. Wiedza encyklopedyczna nie jest przetłumaczona, niestety. To jest książka, która mówi ogólnie o zwielokrotnianiu inteligencji w bardzo szerokim rozumieniu. Dotyczy to również inteligencji ruchowej, emocjonalnej, społecznej. Generalnie Doman to jest pięć obszarów w takim uproszczonym podziale. Czytanie, matematyka, rozwój ruchowy, wiedza encyklopedyczna i muzyka. Muzykę też możemy podpiąć pod Domana jak najbardziej. To jest doskonała książka na temat rozwoju. Jak spojrzycie na tytuł, to ona mówi, ona, tytuł brzmi: Co zrobić z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu? Jest przetłumaczona na polski, ale nie da się jej kupić, niestety. Z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu albo. I tu są wszystkie dosyć dobrze znane deficyty i tak dalej, i tak dalej. Jest tu też na końcu zespół Downa. Zespół Downa to jest osobna historia. Większość ludzi myśli i twierdzi, że zespół Downa nie jest uszkodzeniem mózgu. Jest książka, którą napisał. Tak wygląda okładka, tak wygląda strona tytułowa. Książka, którą napisał Raimundo Veras, wieloletni współpracownik i przyjaciel Domana. I jeżeli macie kontakt albo macie w rodzinie dziecko z zespołem Downa, to obowiązkowo do przeczytania. Ja będę częściowo po kawałku elementy, kawałki tej książki tłumaczył, bo to jest strasznie ciekawa rzecz. Wszystko, albo prawie wszystko, co myślimy na temat zespołu Downa, to po prostu bzdury. Co jest ważne, obojętnie. Czy mamy tak zwane zdrowe dziecko, czy tak zwane chore dziecko, albo z zespołem Downa, przy czym mówimy, że my nie nazywamy tego chorobą, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie dzieci mają ten sam potencjał, praktycznie nieskończony. Doman mówi, i to jest znany cytat z Domana, z Glena Domana, każde dziecko w momencie urodzenia ma potencjał przewyższający ten, który Leonardo da Vinci wykorzystywał w ciągu całego swojego życia. I to jest prawda. Jak zastanowicie się, poobserwujecie trochę dzieci, zastanowicie się, ile dziecko, jak szybko się uczy, jak skutecznie, z jaką radością i z jaką prostotą i łatwością, to każde dziecko jest geniuszem. I nie ma znaczenia, czy lekarz powie przy porodzie, niestety są jeszcze tacy lekarze, pani widzi, co pani urodziła, na przykład. Nie ma znaczenia, czy to jest dziecko po operacji wycięcia lewej półkuli mózgu. Między innymi z tego powstała cała idea uczenia dzieci od urodzenia, z tego, że Glenn Doman, kiedy zaczął się zajmować, od studiów, od zawsze się zajmował uszkodzeniami mózgu, ale kiedy zaczął dochodzić do pewnych prawd i je stosować, okazało się nagle, że dzieci z poważnymi uszkodzeniami mózgu osiągają znacznie lepsze wyniki od dzieci tak zwanych zdrowych. To jest najważniejsza książka świata. Doman doszedł w pewnym momencie do wniosku bardzo prostego i oczywistego. Dochodził do niego latami, ale jest prosty. Jak to się dzieje, że dziecko z poważnym uszkodzeniem mózgu, albo na przykład z połową mózgu, dosłownie, jest wielokrotnie lepsze od tak zwanego dziecka zdrowego? I stąd cały pomysł. Okazało się, że w jakiś dziwny sposób dziecko z dwa razy większym mózgiem nie jest dwa razy inteligentniejsze. Nie ma dwa razy więcej mocy, możliwości i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili, bo Doman już nie żyje, natomiast całe jego życie, całe drugie pół życia Raimundo Verasa udowodniło ponad wszelkie wątpliwości, że tak po prostu jest, jak oni napisali. Veras z dziećmi z zespołem Downa spędził 16 lat, pracując dzień w dzień przynajmniej 18 godzin. Ten facet wie, co mówi. I ma takie wyniki, że dziecko z zespołem Downa w wieku na przykład 3 czy 5 lat potrafi biegle czytać w trzech językach. Z radością i w ogóle fajnie jest. Także
bez względu na to, z jakiego momentu startujecie, czy macie tak zwane zdrowe dziecko, czy tak zwane dziecko z zespołem jakimś tam, to nie ma znaczenia. Każde jedno dziecko ma praktycznie nieskończony potencjał, tylko trzeba to zrobić, no właśnie odpowiednio wcześnie. Teraz tak, zasady, dlaczego ja pokazuję wszystkie książki do Mana, moment, bo dlaczego ja pokazuję tę książkę? W niej są wszystkie zasady dotyczące wszystkich elementów edukacji wczesnej. Praktycznie nie ma znaczenia, czy uczymy matematyki, czy uczymy czytania, czy nawet uczymy, w cudzysłowie, rozwoju ruchowego. Zasady są te same, warto tę książkę znać na pamięć. Teraz a propos matematyki. Są trzy książki w języku polskim, łatwo dostępne, wydane w Gliwicach wydane. To jest pierwsza z nich. Subtelna rewolucja, wykorzystaj potencjał i tak dalej. To jest druga książka z tych trzech na temat czytania. Ja podam wam parę przykładów kiepskiego tłumaczenia. Te książki powodują, że część rodziców czyta i się zniechęca do całego pomysłu. Nie zniechęcajcie się. Czytajcie, jak macie wątpliwości, dzwońcie do mnie. Na przykład subtelna rewolucja, liczenie od pierwszego roku życia. Jeżeli normalny, przeciętny rodzic widzi taki tytuł, liczenie od pierwszego roku życia, to co sobie myśli? Myśli sobie, że no moje dziecko ma 10 miesięcy, więc jeszcze mam czas. To jest skopany tytuł. W tytule tak nie ma, że od roku życia. Idziemy dalej. Pokażę wam, jak zostały przetłumaczone te książki. Rysunek 13.3. Maria z radością wykorzystuje odruch chwytny i przytrzymując się kciuków mamy, wisi samodzielnie nad ziemią. A na obrazku kij odmiotły. Jak spojrzymy dalej, na następnym rysunku jest na odwrót. Rzeczywiście mała dziewczynka radośnie wisi na kciukach mamy, a podpis pod obrazkiem dotyczy tamtego obrazka, na tym etapie i tak dalej. I to może są szczegóły. Uwaga tutaj, profil to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, jaką Doman wymyślił. On to sam wymyślił, nie miał nikogo wtedy do pomocy, sam to szybko spisał, potem oczywiście dopracował szczegóły. Profil rozwojowy. Opracowany przez Glena, i tu widzicie literkę J. Glen nie miał na drugie J. To jest J według mnie pochodzące od Janet Doman, córki Domana, która z nim od pewnego momentu zaczęła pisać książki. I byłoby pół biedy, gdyby te książki były przetłumaczone tak, że gdzieś jakiś podpis pod obrazkiem jest nie taki, jakieś literki się nie zgadzają, ale jak będziecie czytać matematykę, a może jeszcze jeden przykład z tłumaczenia książki o czytaniu. To jest oryginał. Tu mamy kolejny etap nauki czytania. Zdania składające się z pięciu wyrazów. Pięć, drugie zdanie pięć, trzecie zdanie sześć wyrazów. I teraz uwaga. Tłumaczenie to, które polecam wszystkim, Bydgoszcz 92 rok. Jak się dobrze przyjrzycie, to te zdania nie są przetłumaczone wprost, ale wszystkie mają pięć wyrazów, bo to jest ten etap nauki czytania. Jeżeli teraz spojrzycie na tłumaczenie z Gliwic, w tym etapie te zdania powinny mieć pięć i więcej słów. Zostały przetłumaczone dosłownie. Ci tłumacze, którzy to robili, nie mają pojęcia, o czym ta książka jest. Jeżeli czytelnik się nie zastanawia, to się pogubi, dziecko się zanudzi. Nie można cofnąć na etapie złożonych zdań dziecka do etapu prostych zdań, bo natychmiast nam się dziecko wykolei i po prostu będzie znudzone od początku każdej sesji. Bardzo uważajcie przy czytaniu, jedziemy dalej. To jest matematyka. Pierwszy etap, rozpoznawanie ilości. Drugi etap, to słowo po angielsku oznacza równania, ale oznacza też działania. Patrzymy w tłumaczenie. Rozpoznawanie liczb. Nie liczb, tylko ilości jako pojęcia. Rozpoznawanie ilości. Nie równania, tylko działania. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Tu jest ok. Rozwiązywanie zadań, święta prawda. Rozpoznawanie, w przeciwieństwie do pierwszego etapu, na kropkach pokazujemy, przekazujemy dziecku informacje o pojęciu ilości. Ilości, liczebności, zwał jak zwał, ale na pewno nie liczba. A tutaj pokazujemy cyfry, to są symbole od 0 do 9. I z nich zbudowane liczby jako symbole przedstawiające, reprezentujące to, co pokazaliśmy dziecku w pierwszym etapie. Tu możemy w pierwszym etapie możemy dziecku pokazać 8 owiec na łące i powiedzieć 8 i jest ok. Tutaj w tym etapie pokazujemy dziecku znak 8 i mówimy, że ten znak 8 dotyczy tamtych 8 owiec na łące. I teraz jeżeli się na przykład rozdział 9, działania matematyczne, bardzo dobrze, ale czemu tutaj jest powrót do błędnie przetłumaczonego słowa równania?
tak jest na okrągło w tej książce. Ja mam prośbę do wszystkich, którzy czytają książkę. Jeżeli nie znacie angielskiego na tyle dobrze, żeby czytać, to czytajcie polskie tłumaczenie, ale jak dziecko wam się zaczyna nudzić, to dzwońcie do mnie. W tej książce jest dużo merytorycznych błędów. Ale po to ja to wszystko robię, żeby właśnie będę wam robił filmiki na temat pokazywania kart i to jest do przejścia. Jest do przejścia. Właśnie. W jaki sposób to jest do przejścia? Tutaj jeszcze, proszę bardzo, to jest oryginał. Karta w piątym etapie wygląda tak z przodu. Tu jest podpowiedź dla rodzica. Czytamy 20 dodać 5 równa się i wiemy, ile to się równa, bo patrzymy na kartę z tyłu. Dziecko patrzy na tę część z przodu. Tu jest napisane, że to jest tylna strona. Patrzymy na tłumaczenie polskie. Zobaczcie na to. Jeszcze chciałbym wam z grubsza powiedzieć, co ja myślę na temat tego, na jakim etapie ludzkość jest w sensie matematycznym. Otóż, jeżeli chcemy nasze dziecko nauczyć czytać, albo mówić, albo pisać, to jest to o tyle proste, że sami robimy to, czego uczymy. Każdy z nas, na przykład teraz, ja mówię, wy słuchacie. Nie jest to żaden problem. Nie robimy tego zaglądając do słownika, analizując gramatykę języka polskiego. Po prostu wszystko samo płynie. Z matematyką jest o tyle problem, że chcemy nauczyć dzieci czegoś, czego sami nie potrafimy. Niestety. Pojęcie, zrozumienie matematyki przez przeciętnego rodzica jest praktycznie zerowe. Podam wam parę przykładów. Ja uważam, że matma jest super i jesteście w stanie się nauczyć matematyki do takiego poziomu, żebyście uważali, że jest super, od swoich dzieci. Przy okazji uczenia swoich dzieci. Na przykład, jak ja wchodzę do sklepu i widzę z daleka, że jest promocja, to na przykład patrzę i co widzę, że butelka z octem jest mniejsza. Jeżeli rozumiemy matematykę na takim zwykłym życiowym poziomie, ale potrafimy szybko w pamięci liczyć i wyciągać wnioski, to widzimy na przykład, że cena octu jest za bardzo zmniejszona. Nie mógł producent i właściciel sklepu aż tyle oddać swojego zysku. Przyglądamy się i widzimy, że jest mniejsza butelka i cena jest za butelkę mniejsza, ale jak przeliczymy na jednostkę objętości, to już jest gorzej. Na przykład idziemy do sklepu i widzimy, że jest promocja i jest jakoś tak zupełnie tanio. Jak jest ustawiony ten olej rzepakowy, który jest tańszy? Na takiej fajnej podstawce, żeby był widoczny z daleka. I co się okazuje, że podstawka zakrywa butelkę do połowy, ale jak się dobrze przyjrzeć, to nie do połowy, bo z tej dolnej połowy, jej dolne pół, czyli 1/4, to jest podstawka, to nie jest butelka. Czyli zmienił nawet nie tyle producent, co marketingowiec sposób ustawienia butelki, żeby się widzowi coś tam wydawało. Jeszcze inaczej, ocet, akurat używam dzisiaj przykładów spożywczo-sklepowych. Ocet ma najczęściej, ocet to jest 10% kwas octowy, ale jak się przyjrzycie, co robią marketingowcy, to ocet potrafi w butelce mieć 8%. Nie wiem, czy benzynę tak na stacjach ktoś rozcieńcza, ale ocet na pewno, sam widziałem. W każdym razie matma jest fajna, się przydaje na co dzień, do różnych fajnych rzeczy. Można się jej nauczyć. Co jest ważne? Nie powinniśmy się za bardzo zastanawiać nad tym, czy rozumiemy matematykę. Jeżeli za bardzo się zaczniemy zastanawiać, czy to, co pokazujemy dziecku, to rzeczywiście to jest prawda, czy ten pierwiastek z 73,5, albo czy ten pierwiastek z liczby ujemnej, to pani mówiła w szkole, że nie wolno pierwiastek z liczb ujemnych ciągać, a tu ja mam na tych kartach, że mam pokazywać dziecku. Jak się zakręcimy w ten sposób, to niestety nie pójdzie, bo dzieci są genialnymi psychologami. Od urodzenia się tak wszystkiego szybko uczą, że doskonale widzą nasz nastrój. I my myślimy, że dziecko widzi dwie kropki, potem widzi znak dodać i widzi cztery kropki, a dziecko oprócz tego widzi milion innych rzeczy. Widzi, że jesteśmy zmęczone albo zmęczeni. Widzi, że chce nam się spać. Widzi, że kątem oka zerkamy do kuchni na to, czy przypadkiem obiad nie wykipi albo się nie spali. Dziecko to wszystko widzi. Dlatego Doman zwraca bardzo mocno uwagę na reguły. Jest taki rozdział w książce, jak zwiększyć inteligencję twojego dziecka, który to rozdział się nazywa Magia jest w dziecku i w tobie. Ja dopowiadam z treści tego rozdziału, nie w technikach. Tam jest parę razy powiedziane, magia nie leży w technikach. Jeżeli za bardzo się zaczniemy zastanawiać, czy te dwie kropki pokazaliśmy już 6 razy i to wystarczy, czy jeszcze coś tam trzeba i tak dalej, a nie będziemy obserwować dziecka, to bardzo łatwo jest się zgubić. Najważniejsze, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z tym, czy coś jeszcze robić, czy już nie, odpowiedź jest zawsze w dziecku.
jedna z zasad Bomana brzmi: jeżeli nie bawisz się świetnie i twoje dziecko nie bawi się świetnie, natychmiast przerwij, coś robisz źle. I tak naprawdę wystarczy obserwować dziecko, nawet można tych książek nie czytać. Wystarczy obserwować dziecko i dziecko wszystko nam powie. Największy błąd, jaki możemy popełnić, ucząc dziecko czegokolwiek, w jakimkolwiek wieku, w jakikolwiek sposób i jakimikolwiek metodami, największy błąd i grzech to jest nuda. Dzieci się błyskawicznie uczą wtedy, kiedy same regulują tempo nauki, czyli same pędzą do przodu jak wiatr. Jeżeli zaczniemy zwalniać, to od razu jest źle. I dziecko będzie marudzić, będzie się odwracać, będzie uciekać itd., itd. Bardzo łatwo jest zanudzić dziecko, zwalniając tempo nauki. Większość dorosłych uważa, że trzeba to robić powoli, musi dziecko patrzeć. Wyślę wam film, w którym zwyczajny dorosły człowiek, taki jak ja, potrafi zobaczyć kropki, cyfry, słowa w ciągu 1/30 sekundy, bez najmniejszego problemu. Jeżeli będziemy dorosłemu człowiekowi pokazywać znaki jakiekolwiek, długość w czasie tego znaku na ekranie to będzie 1/30 sekundy, to jesteśmy w stanie to spokojnie zauważyć. Dziecko jest znacznie bystrzejsze od każdego dorosłego. Doman ukuł taką, on to nazwał, pierwsza zasada rozwoju Domana. Ona brzmi tak. Każde dziecko, nawet najgłupsze w cudzysłowie dziecko, żadne dziecko nie jest głupie, w cudzysłowie nawet najgłupsze dziecko jest wielokrotnie inteligentniejsze od najbystrzejszego nawet dorosłego. I to tak jest. Jeżeli ja jestem w stanie zobaczyć słowo w ciągu 1/30 sekundy, to pomyślcie, jakie nasze dzieci są bystre. Jest w Moskwie facet, który się nazywa Bronikow i on w ogóle do nauki nie używa, ja przynajmniej nie widziałem, żeby tam pokazywano, dorosłych też uczą, żeby pokazywano karty z papieru. Tam się wszystko odbywa przy pomocy monitora, ekranu, i tam jest 50 kart na sekundę. I spokojnie mózg ludzki to widzi i zapamiętuje. My mamy wtedy kłopot ze świadomością, bo nam się przekonania wklepywane nam do mózgu przez pokolenia nie zgadzają z tym, co widzimy, ale tak jest. Natomiast jakkolwiek byśmy nie przyspieszali tempo nauki, to bardzo trudno jest zmęczyć dziecko przyspieszaniem pokazywania kart. I dlatego, jeżeli cokolwiek nie gra, to bardzo często prostym rozwiązaniem jest przyspieszyć. Pokazywać dwa razy szybciej, pokazywać dwa razy krócej, czyli zamiast karta 15 razy, to my ją możemy pokazać 10 razy, potem jeszcze mniej i tak dalej, i tak dalej. Za szybko. Jeżeli pokazujemy karty za szybko, nie ma takiej możliwości. Spróbujcie przyspieszyć maksymalnie jak się da. Problem polega na tym, problem pokazującego dorosłego, że żeby pokazać słowo, na przykład słowo mama, ja muszę równocześnie powiedzieć słowo mama, bo dziecko zapamięta jakiś obrazek, który my czytamy mama, ale musi też wiedzieć, co ten obrazek oznacza, co te symbole oznaczają. I nie da się przyspieszyć do 1/30 sekundy, jeżeli chcemy jednocześnie mówić, co jest na karcie napisane. Gdybyśmy byli w stanie, te obrazy, które Bronikow pokazuje swoim uczniom, one nie są puszczane równolegle z głosem. Przy 1/30 sekundy no nie da się mówić tak szybko niestety, a jak mamy pełne zdania, to już w ogóle. Natomiast można na przykład działania matematyczne w momencie, kiedy już nauczymy dziecko czytać pojedynczych słów, podwójnych, tak zwanych dwuwyrazów i tak dalej, to wtedy możemy jechać coraz szybciej. I dlatego ludzie potrafią czytać 1000 słów na minutę, 10 tysięcy słów na minutę, 100 tysięcy słów na minutę. Mistrzowie świata w szybkości czytania mają te same mózgi, co my i co nasze dzieci. Tylko nasze dzieci uczą się szybciej niż oni. To jest wszystko możliwe i po urodzeniu, czy w pierwszym etapie życia, to jest bajecznie proste. Dzieci się tak chachają i cieszą, że mogą się nowego czegoś nauczyć, że ojem. Także nie da się, jeżeli przyspieszamy i coś nie gra, to najczęściej to są proste rzeczy, typu boli ząb, nie mamy, tylko dziecko. Jest jakiś hałas na tyle ciekawy, że dziecko chce coś tam sprawdzić, bo kartę już widzi drugi raz, i już ją pamięta, po co ma przy karcie się nudzić, skoro jakiś nowy dźwięk się pojawił za oknem na podwórku. Dobra, wracając do matematyki, nie należy, ja bym proponował nie zastanawiać się za bardzo nad tym, czy to wszystko ma jakiś sens, czy dobrze te kropki są rozlokowane na kartce. Pokazywać jak najszybciej i jak najszybciej pokazać dziecku na tyle, żeby ono nam pokazało, jaką radością jest dla niego matematyka. Gwarantuję wam, że każdy rodzic, który zauważy w pewnym momencie, jak dziecko dużo z matematyki rozumie
przestanie mieć wątpliwości. Dzieci potrafią liczyć długo zanim zaczną mówić. W pierwszych miesiącach życia, nie rok i pół, tylko na przykład 5 miesięcy. Powiedzmy, że 5-miesięczne dziecko nagle pokazuje palcem: mama, tata, tamta karta. I co się okazuje? Rodzic popełnił błąd, a dziecko mu pokazuje, że to nie jest wynik, tam jest wynik. Liczymy te kropki i rzeczywiście dziecko ma rację. Doman podaje takie przykłady, gdzie przerwy jedno-dwudniowe, wszystko jest opisane w książkach. Ja mam dla was propozycję taką: z jednej strony czytajcie te książki, z drugiej strony dzisiaj doszedłem do wniosku, że dziwne rzeczy się dzieją, bo z jednej strony wszystko jest w książkach opisane, ale ja nie spotkałem jeszcze rodzica, a zajmuję się Domanem i dziećmi w sensie domanowym od 5 ponad lat. Nie spotkałem rodzica, który by przeczytał domanową matmę i ją zastosował. Wszyscy mamy wątpliwości, niestety. Właśnie dlatego, że nie rozumiemy matematyki. Czytajcie te książki, tam są proste odpowiedzi na proste pytania. Jeżeli mamy przerwę, to nic nie szkodzi. Ważniejsze jest to, żeby dziecko się cieszyło nauką. Pójdzie do szkoły, to się przestanie cieszyć. Ale póki nie wie, co to jest szkoła, nie wie, że wiedza potrafi boleć przy wkładaniu łopatą przez ucho. Póki dla dziecka, Doman też to opisuje w książkach, dla dziecka nauka to jest najlepszy prezent, jaki możemy dziecku dać. Dziecko jak się rodzi, jest genetycznie uwarunkowane. Nie może się nie uczyć. Niczego tak nie potrzebuje, jak nowych doświadczeń w życiu. I to jest to, my nie robimy z tych dzieci jakichś dziwolągów, nie robimy z nich geniuszy, bo one są genialne przez sam fakt, że są i od poczęcia są genialne. Nie robimy żadnych dziwnych rzeczy, pozwalamy dzieciom wykorzystywać swoje naturalne możliwości. I bardzo często wystarczy nie przeszkadzać, wystarczy podtykać dziecku pod nos ciekawe rzeczy. W takim tempie, jak dziecko będzie chciało. A uwierzcie mi, że dzieci chcą się uczyć w oszałamiającym tempie. Tylko to my, rodzice, najczęściej zwalniamy. Nie, poczekaj, powiedz mi, co tu widzisz. Dziecku nie jest potrzebne powiedzenie, ile kropek widzi. Dziecko już zrozumiało to, co zauważyło i chce dalej. Przerwy jednodniowe są nawet, bym powiedział, konieczne. Jeżeli boli ząb, bo boli, no, zaczyna rosnąć, no to jest obowiązkiem przerwać. Trzeba tak dobierać. Ja sobie robiłem na przykład tak, strategicznie, że po sesji nastawiałem budzik na 15 minut, mijało 15 minut, Doman pisze, że zaczynamy od przerw między sesjami 30-minutowych, ale potem te przerwy można zagęszczać, bo dziecko już się przyzwyczaja i jest coraz łatwiej i można je zagęszczać. 15 minut dzwoni dzwonek i od tego momentu obserwuję dziecko i jak widzę, że jest super fajnie i ma chwilę przerwy w poznawaniu świata, to podrzucam następne 5 kart. Albo 15 kart, albo ile wejdzie, różnie. Można, pamiętajcie, że to wszystko, co opisuje Doman, to jest pewne uogólnienie, a każde dziecko jest inne. Po drugie, to jest program minimum. Te 5 kart to jest minimum dla każdego dziecka właściwie i spokojnie, to jest jakby początek, od którego rozpoczynamy i spokojnie można pokazywać więcej. Ja kiedyś miałem dziecko, które już jakieś tam karty z kropkami widziało. Miałem akurat pod ręką karty i z kropkami, i z cyframi, i generalnie do matematyki różne. I pokazywałem w jednej sesji, ale także prawie rzucałem kartami. To trwało na pewno nie więcej niż minutę. 100 kart pokazałem. Dziecko miało opuszczoną szczękę jeszcze przez paręnaście sekund. Te 5 kart to jest program minimum. Ważne jest, żeby robić to zgodnie z zasadami, które Doman rozpoznał u dzieci. Czyli między innymi kończymy, zanim dziecko będzie chciało skończyć. To brzmi może dziwnie, jeżeli nie pokazywaliście nigdy kart, ale jeżeli zaczniecie pokazywać i zaczniecie obserwować dziecko, pokazuję karty, jestem twarzą do dziecka, obserwuję dziecko. Tylko rzucam okiem na plecy każdej karty, żeby zobaczyć, jaki tam jest wyraz z drugiej strony, ale patrzę przez 90% czasu w oczy dziecka i widzę, kiedy ono ma zamiar skończyć. Można dojść do takiej wprawy, to nie jest trudne, jest to do zrobienia. Każdy rodzic do tego dochodzi po iluś tam dniach czy tygodniach, że wiem, że moje dziecko już się zbliża do końca sesji i wtedy przerywam. Także można spokojnie pokazać więcej niż 5, nawet należy, tylko trzeba to robić tak, jak trzeba podążać za dzieckiem. Nie można nagle stwierdzić, o, moje dziecko teraz będzie super geniuszem od razu i tam nie będę się tutaj pilnować.
pokażę 50. A dziecko akurat może mieć dzisiaj zły humor i chce tylko 3 karty pokazać. Ja takie sesje miałem nieraz, że na przykład przygotowywałem sobie 50 różnych kart, a pokazywałem jedną. No bo akurat nie wychodziło. Albo w matematyce też mieliśmy przerwy i wtedy trzeba kombinować. Jeżeli nie wychodzi, to trzeba kombinować, przeczytać domana jeszcze raz, sprawdzić, czy wszystkie zasady się zgadzają. Musi być ciekawie dla dziecka. Dziecko się błyskawicznie uczy wszystkiego, jak leci. Matematyka jest prosta i super fajna, ale musimy trafić w dziecko. Jak nie idzie inaczej, to pochować karty do lodówki i bawić się w chowanego albo rzucać się kartami. Ważniejsze jest od samych technik i sposobów, ważniejsze jest nastawienie. Jeżeli coś nie gra i ja stwierdzam, że błąd leży po mojej stronie i na pewno coś wymyślę, to da radę, dziecko za tym pójdzie. Agnieszka, przeczytaj książkę, bo ja bym nie chciał opowiadać o domanie od zera, bo no, niech doman opowie o sobie. Najważniejsza, wiecie co, ja wam przeczytam te zasady, one dotyczą i matematyki, i wszystkiego. To w ogóle są bardzo fajne zasady, bo one dotyczą w ogóle życia. I jeżeli mamy nastoletnie dzieci, to też warto je stosować. Jak nauczyć małe dziecko czytać? Rozdział Tłumaczenie Bydgoskie, 92 rok, rozdział 10 o radości, 236 strona. Jadę hasłami po kolei. Nie nudź swojego dziecka. Nie zmuszaj swojego dziecka do niczego. Nie bądź spięta. Nie ucz alfabetu. Alfabet jest niepotrzebny do czytania. Alfabet jest potrzebny do pisania. Potem, jak już dziecko będzie czytało i będzie chciało się nauczyć pisać, to spokojnie, zdąży się alfabetu. Zresztą nauczy się samo alfabetu w trakcie czytania. No, masz rację, Łukasz, chowanie. My schowaliśmy w szafach, w pralce karty, w lodówce. Jest super fajne, dzieciaki chichrają. Ja kiedyś nie mogłem się oderwać od dziecka, bo tych kart pokazywaliśmy równań z matematyki. Pokazywaliśmy, a ja go wtedy nosiłem i już mi ręce bolały, bo to trwało i trwało, ale chowanie kart w szafie jest super. No to każde dziecko to wie. Szybko zasady. Bądź radosna. Nie chodzi o udawanie radości, bo dzieci to widzą. Jeżeli mam zły humor, to nie pokazuję sesji. To czekam 15 minut albo puszczę sobie fajną muzykę. Jak mi wróci nastrój, dziecko samo zawoła o sesję. Bądź pomysłowa. No właśnie, o tym mówimy. No moje dziecko już jest 7-letnie, to moje dziecko już inne rzeczy robi, ale można zacząć w dowolnym wieku. Można zacząć, jak się ma 7 lat. Pokażę wam jeszcze, jak 7-latek interpretuje rzeczywistość. Pokażę wam, jak dzieci... My na przykład w szachy gramy, a propos matematyki. Można z 5-latkiem grać w szachy. Takie szachy. To jest partia szachów. Wszyscy widzą? To jest partia szachów i to jest partia rozgrywana zgodnie z zasadami. To nie jest tak, że... Bo czasami rodzice upraszczają rzeczy, żeby... Nie, dziecko jeszcze jest za małe, ono nie umie. Nie, można z 2-latkiem grać w szachy. Spokojnie. Figury szachowe są doskonałe do pokazywania na kartach jako symbole. Super działają. Na przykład tutaj, jak się dobrze przyjrzycie, to tu bohaterowie różnych fajnych filmów się pojawiają. Na przykład, to jest 200. To jest sposób, w jaki moje dziecko w tym przypadku, ale mnóstwo dzieci tak robi. A tata, ile to jest 100 i 100? Teraz pytanie, o co dziecko pyta. Może pytać o mnożenie, może pytać o dodawanie, może pytać o potęgowanie, jakieś dziwne. To dodać 100 to jest 200. To są 200. Bardzo często matematyka nie jest wcale sztywna. Jeżeli widzimy bardzo często, że dziecko coś pisze inaczej, to wcale nie znaczy, że myśli inaczej i że myśli źle. Wiele rzeczy w matematyce jest sprawą umowną, a według mnie elastyczność, wyobraźnia i polot to są rzeczy bezpośrednio związane z matematyką. Starożytni przecież uczyli muzyki i matematyki jednocześnie. Nie oddzielali tych dwóch rzeczy. W muzyce jest mnóstwo matematyki. Szekspir według mnie był doskonałym konstruktorem. Łatwiej jest zbudować most linowy, niż skonstruować takie zależności dynamiczne, czyli w czasie zmienne, pomiędzy psychikami bohaterów, jak budował Szekspir. Wszystko jest kwestią interpretacji, jak wyglądają karty, bo większość rodziców się, że tak powiem, klinuje na poziomie samych kropek. To jest zwykła karta z 6 kropkami. 28 cm kwadrat, kropka 3/4 cala, czyli po naszemu 1,9 cm, żeby się 100 kropek zmieściło na takiej karcie. No i tyle, no. To jest karta z kropkami. 6, potem jest coraz więcej. To jest, o tym też Doman pisze, nie wszyscy potrafią to wyłapać z tekstu, to jest liczba
To jest, można powiedzieć, że to jest 7, ale to jest też liczba, którą potem pokazujemy w szeregu w kolejnym etapie. To jest liczba sześciokątna. Sześciokątna. Są liczby trójkątne, są liczby kwadratowe, te wszyscy znamy. Czwórka jest liczbą kwadratową. Nie jak tłumacz kiepski, liczba 4 nie jest kwadratem. Kwadrat to figura płaska. Liczba 4 jest liczbą kwadratową. To jest liczba sześciokątna, centralna. Szeregi pokazujemy dzieciom. Tak możemy. Cyk, cyk, cyk. To jest liczba kwadratowa, oczywiście. 5 razy 5. Kolejna w szeregu. Szeregi, ciągi i tak dalej. To jest jakaś duża liczba poniżej 100. Kończymy karty z kropkami. To jest 0. Dzieci kochają 0. Jak dojdziecie do 0, 0 się pokazuje po setce. 1, 2, 4 i tak dalej. 100. Potem wprowadzamy 0. Mój, jak zobaczył 0, to skakał z radości, chichrał się tak, że przepona go bolała, a potem po osiedlu biegał i wyszukiwał zera, gdzie się dało. Potem mamy znaki mniejsze, większe. Potem mamy znaki takie. Działania zaczynamy od 20 kropki, czyli 20 dnia albo 16, zależy kto jaki system wybierze. To nie musi być tak sztywno, wprost. 20, przy 20 kropce spokojnie możemy dodawanie wprowadzić. Domando tym pisze, że dziecko już podejrzewa, że tu można coś dodawać. Bo codziennie widzi o jeden większe, o jeden karty z ilością kropek, o jeden większą. Dodawanie jest naturalnym wynikiem pokazywania kropek, tak jak mnożenie. Dzieci same wpadają na to, że jeżeli mam 30 razy dodać do siebie dwójkę, to zróbmy to 30 tych dwójek. I to jest mnożenie. Znaki wprowadzamy dopiero potem, przy kolejnym etapie nierówności, zmienne. X się może mylić z mnożeniem, więc doma na radzie Y i bardzo słuszna uwaga. Moja pani od matematyki w podstawówce pisała X na dwa sposoby. Dwa charaktery pisma miała. Do mnożenia było inne X i do zmiennych miała inne pismo. Najprościej zastosować Y. Potem dopiero wprowadzamy liczby. Jak już dziecko rozumie pojęcie ilości, rozpoznaje ilości, to dopiero wprowadzamy liczby. I liczby też od jedynki do setki, na końcu 0, 99, 100, potem 0. To jest ostatni etap. Ja tu mam tylko, to jest fotografia z książki. Potem już, jak już dziecko na tyle dobrze widzi, że nie musimy tych kart robić dużych, to spokojnie na kartach, tak jak do nauki czytania, można po prostu pisać. Albo na zwykłej kartce papieru. Moje dziecko ma 7 lat, więc my już dawno po prostu piszemy sobie na czymkolwiek. Na stole, na serwetce. Jak coś chcemy zrobić z matmy, to po prostu piszemy. Tak jak się pisze list czy cokolwiek. Notatki typu lista zakupów. Dobra, to tak na szybko całe, wszystkie karty. Pamiętajcie, że kropki to jest początek. W zestawach, które można kupić, często jest tak, że są albo same kropki, albo kropki i takie małe znaczki. Takie malutkie. Ja sobie nie wyobrażam pokazania szybko sesji, w której znaki są na małych kartonach albo liczby są na dwa razy mniejszych kartonach. Wszystkie karty, żeby pokazywać szybko sesję, powinny być tej samej wielkości. No właśnie, Krysia. No i teraz jest tak, że to jakie my mamy efekty, to po pierwsze jest sprawa wielopoziomowa, bo jeżeli jedna z zasad Domana brzmi nie sprawdzaj. Etap bodajże drugi w matematyce brzmi rozwiązywanie zadań. Nie, drugie to są działania przecież. Trzeci etap to jest rozwiązywanie zadań. Rozwiązywanie zadań polega na tym, że co jakiś czas, bardzo rzadko, podsuwamy dziecku pod nos jakieś proste zadanie, obojętnie czy ono dotyczy działania, bo akurat jesteśmy przy działaniach, nierówności z jedną zmienną, bo akurat czy szereg jakiś opracowujemy, pokazujemy nagle dziecku dwie odpowiedzi. I ono pokazuje ręką, która jest prawidłowa. Może jeszcze nie mówić, nie potrzeba mówić do rozwiązywania zadań. Albo, ja tak miałem bardzo często, dziecku się często nie chce podnieść ręki, tylko patrzy na kartę, rzuca okiem na kartę i koniec. I uwierzcie mi, że tak jak pisze Doman, często dzieci w ogóle się nie mylą. To, co my w szkołach robimy, ilość błędów albo ilość poprawnych odpowiedzi 50%. Dzieci, jak zaczniemy uczyć od urodzenia, to po prostu w ogóle nie robią błędów. Mają 100% poprawnych odpowiedzi. I nie muszą pokazywać palcem, nie muszą mówić. Jeżeli podamy proste zadanie, co jakiś czas pokażemy dwie karty, z których jedna jest prawidłową odpowiedzią, to dziecko bardzo często, a właściwie prawie zawsze pokaże odpowiedź. Jeżeli nie pokaże, co też się oczywiście zdarza, to nie robimy scen. Nie krzyczymy na dziecko, ty taki owaki, tylko mówimy spokojnie,
to jest 99, to jest na przykład 90 dodać 9 równa się 99, to jest 99, to jest poprawna odpowiedź, a na tej karcie jest 98 i koniec tematu, robimy następne działanie. Żadnych tam sprawdzianów, testów, ocen, gwiazdek, uśmieszków. Jeżeli w ogóle pominiecie sobie sprawdzanie, to dzieci same będą mówić, co potrafią. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że w ogóle nie sprawdzą, a na przykład dziecko mówi albo coś tam pokazuje. Albo na przykład Doman opisuje taką scenę, jak dziecko małe, nic nie mówiąc, porozkładało podczas imprezy rodzinnej na talerzach karty z kropkami. I wiecie, co się okazało? Oczywiście pierwszy odruch jest taki, nie przeszkadzaj, zaraz nalewam zupę. Ale jak się ktoś z obecnych zaczął zastanawiać, to się okazało, że dziecko rozłożyło każdemu z obecnych ilość kropek równą ilości lat. Każdy miał na talerzu swój wiek. Nikt nie prosił dziecka o rozwiązanie zadania. Dziecko samo pokazało, co potrafi. I tak jest najlepiej, tak jest najfajniej. I wtedy nauka pozostaje super fajną przygodą do końca życia. O, moja córka zawsze podaje złą odpowiedź i patrzy, jak reaguje. Pamiętajcie, że dzieci są doskonałymi psychologami. Chce ci coś w to, chce ci w ten sposób coś powiedzieć. To ważna rzecz. Jeżeli nie znam matematyki, trafiam na chybił trafił w odpowiedzi, to generalnie jeżeli są dwie odpowiedzi zawsze podane, to zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa mniej więcej połowa powinna być poprawnych odpowiedzi i połowa złych. Jeżeli dziecko zawsze podaje złą odpowiedź, to mój wniosek jest prosty. Zna dobrą odpowiedź, bo zna też złą. Nie można nie znać rozwiązania i zawsze podawać złe odpowiedzi. Nie ma takiej możliwości. To dziecko, zwłaszcza jeżeli patrzy, jak reagujesz, to ono ci chce coś powiedzieć. Na przykład, nie lubię matematyki, nie lubię czytania. Nie zmuszaj mnie. Ja się jestem bytem, który potrafi sam o sobie decydować. To jest trudne, bo tego nie uczą w szkołach, ale dziecko chce ci w ten sposób coś powiedzieć. Odpowiedź jest zawsze w dziecku, tak jak pisze Doman. Magia jest w dziecku i w tobie. Większość ekspertów od rodzicielstwa, macierzyństwa i tak dalej, albo wprost, albo nie wprost twierdzi, że nawet ja parę razy czytałem na różnych, nawet nie tyle na forach, w ofertach psychologów, że pamiętaj, jeżeli pomagasz rodzicom, że najczęściej to rodzic jest problemem, a nie dziecko. Jak mówi Doman, sorry eksperci, rodzic jest rozwiązaniem. Jeżeli jest problem, to rodzic jest rozwiązaniem. I tak jest, też tak uważam. Także moja rada tak na szybko, dogadaj się z córką. Może jeżeli zawsze, no właśnie, dogadaj się, o co jej chodzi. Ta cyfra wprowadzamy w momencie, gdy dziecko rozumie, rozpoznaje wartości. To czy to się jakoś objawia, że ono już rozumie i czy my wiemy? 50 kropki. Nie za bardzo się przyspiesz dwa razy. Jeżeli nic się nie dzieje, ja wam powiem tak, jeżeli coś jest naprawdę ciekawego, to dzieci aż podskakują z radości. Przyspiesz, jeżeli przy 50 kropka, a pytanie, czy 50 kropek to już dodawanie i odejmowanie powinieneś mieć za sobą, dzielenie, powinieneś być na etapie dzielenia, stosując dokładnie słowo w słowo schemat Domana. Przy 20 kropce zaczynamy dodawanie, przy 40 odejmowanie, przy 60 dzielenie, przy 80 mnożenie. I do 100 kropek mamy ilość załatwioną i 4 podstawowe działania. Łukasz, przyspiesz tak, żeby zaczęło być coś ciekawego dla ciebie też. Znajdź sobie coś z matematyki, nie wiem, liczby zespolone, szeregi, weź szereg Fouriera, na obrazkach go pokaż. Zrób coś, to pogadamy potem, ja ci coś podpowiem. No właśnie, to jest to. Bardzo często my sami blokujemy ostre pójście do przodu, bo nie mamy najczęściej takiej wiedzy matematycznej, żeby na przykład w liczby zespolone pociągnąć dziecko i powiedzieć, zobacz, to są dopiero fajne rzeczy. Uwaga! Bardzo często jest tak, że rodzice kończą na kropkach, ale ja wam przygotuję sesję z liczb zespolonych dla 10-miesięcznych niemowlaków i dzieci 10-miesięcznych i zobaczycie, że wróci ciekawość. Jest już 22.01, ja tylko rzucę okiem. Aha, właśnie, jeszcze Krysia, a propos efektów. Każde dziecko jest inne. To, że ja wam powiem, jakie efekty osiąga moje dziecko, to niczego nie zmieni. Najczęściej jest tak, że jeżeli... No, porównywanie dzieci w ogóle jest bez sensu. Każde dziecko ma jakieś talenty, każde dziecko ma inne talenty. Każde dziecko matematykę rozumie inaczej i do innych rzeczy jej używa.
Na przykład ostatnio było tak, że moje dziecko grało. Nie, no to bez sensu. Nie, to nie ma, nie ma sensu opowiadanie. Nie porównujcie swoich dzieci do nikogo innego. Zostawcie te porównywania. To jest bez sensu. Szkoda czasu, po prostu. Pytanie brzmi, co mam pokazać w następnej sesji, żeby moje dziecko radośnie do końca życia podchodziło do zdobywania nowej wiedzy, żeby było w życiu szczęśliwe. To, czy moje dziecko będzie w życiu szczęśliwe, nie wpłynie na wasze dzieci. To jest źle zadane pytanie. Sorry, że to mówię wprost. Generalnie jest takie drugie dno, tak bym to nazwał. Jeżeli uczycie dziecko według zasad Domana, szczerze uczycie, nie kombinujecie, odpowiadacie na wszystkie pytania itd., itd., to dziecko po pewnym czasie nie dość, że potrafi policzyć, najpierw proste rzeczy, potem coraz trudniejsze, to osiąga pewien poziom spostrzegawczości. Widzi matematykę dookoła w życiu. Ja uważam osobiście, że to jest ważniejsze od dodawania, od zdawania egzaminów. My uczymy dzieci najczęściej, zwłaszcza w szkołach, jak zdać egzamin, ale potem takie dziecko idzie w życie i nie potrafi tej matematyki zastosować w życiu. Nam się, no z dziećmi, bo ja często jestem z jakimiś dziećmi, ze swoimi i nie tylko, nam się udają takie rzeczy, na przykład jak odblokowanie windy w 30 sekund, gdzie na przyjazd ekipy ze sprzętem trzeba czekać i na uruchomienie windy trzeba czekać 3 godziny, ale my tą windą jeździmy 7 rok. Robiliśmy jej różne rzeczy. Wiemy, że algorytmy automatyki w windzie są skopane, bo próbowaliśmy naciskać wszystkie guziki, bo skakaliśmy w tej windzie, bo ją obciążaliśmy bardziej niż każe tabliczka, bo się bawiliśmy windą w sensie matematycznym. I jak się czwórka dużych facetów z pianinem zaklinowała i nie mogła wyjść, to we dwóch otworzyliśmy windę w 30 sekund. Ja z zewnątrz mówiłem, naciskajcie to, teraz nie naciskajcie nic, teraz podskoczcie wszyscy na 3-4 i tak dalej, to wam może kiedyś też opowiem. Zepsuta winda w sensie automatyki jest fajną zabawką w sensie matematycznym. Szkoda czasu na porównywanie, każde dziecko i tak dalej. Dobra, jeszcze poza tym każde dziecko też inną część matematyki sobie dla siebie wybierze. Pamiętajcie, że matematyka, której my uczymy, to jest, czy w ogóle matematyka, to jest język. Można się komunikować przy pomocy słów, można się komunikować przy pomocy cyfr, figur i tak dalej. Można się komunikować przy pomocy ruchu. Choreografia się to nazywa. Wasze dziecko może sobie z matematyki wyjąć tylko figury przestrzenne i je zastosować potem w swojej pracy zawodowej. Może będzie, nie wiem, tancerzem. Każdy z matematyki jako z języka wyciągnie sobie coś innego. My nie chcemy dzieci nauczyć, że mają potrafić obliczać, tak jak starożytni, powierzchnię pól po tym, jak wylany Nil się cofnął. My chcemy dać im do ręki narzędzie. Co one sobie z tym narzędziem zrobią, to jest ich sprawa, to jest ich życie. Tak samo jest z ruchem. Nie chcemy, żeby nasze dziecko było biegaczem zawodowym. Chcemy dać możliwość kontroli ciała i makro, i mikro, i chodzi o pisanie, i bieganie, i tak dalej, i tak dalej. Dajemy dziecku narzędzie, a ono samo zdecyduje, co z nim zrobić. Jak damy jednemu dziecku kombinerki, to ono będzie mechanikiem samochodowym. Damy innemu dziecku kombinerki, ono zupełnie coś innego, zrobi z tego rzeźbę na przykład. Będzie w życiu artystą, rzeźbiarzem. Ja bym wolał, żeby to dzieci same decydowały, do czego będą używały matematyki, do czego będą używały kombinerek. Jeżeli się nauczą korzystać ze swojego ciała, czyli będą sprawne ruchowo, to jak będą chciały być gimnastykami zawodowymi na poziomie olimpijskim, proszę bardzo, jak będą chciały po prostu zdążyć na autobus codziennie rano do pracy, to też super, bez zadyszki. Dobra. Na polskim tłumaczeniu matematyki z tyłu na okładce jest takie fajne zdanie, katastrofa jak dla mnie, ale jest. Świat złożony z cyferek. Matematyka z jednej strony może jest poważną dziedziną nauki, ale z drugiej strony każde dziecko jest naukowcem. Nie ograniczajmy dzieci do cyfereczek, do paluszków i kasztanków na stoliczku do liczenia i tylko 10, bo 11 to już jest za dużo. Jak urośniesz, to będziesz liczył od 12 w górę. A właśnie, jeszcze jest trzecie dno. Ja uważam, że matma jest super fajna, ale najczęściej, ponieważ matematyki nie znamy dobrze, a chcemy jej nauczyć, to wychodzą na przykład takie rzeczy. Boimy się matematyki.
Boimy się tych kropek, boimy się pójść dalej, a co będzie, jak mi coś nie wyjdzie, a i tak dalej, i tak dalej. To jest często podświadome. Nie lubię matematyki, czasami nawet nienawidzę, bo kojarzy mi się z tym i tamtym i się jej boję. Nie rozumiem w ogóle, o co tu chodzi. Jedna z ważniejszych rzeczy na obecnym etapie rozwoju ludzkości jest taka, żebyśmy się przestali bać albo bali się matematyki, ale mimo to odważnie wkraczali w te kropki i w te sesje. Szybkość pokazywania kart na filmie wam prześlę. Gotowość szkolna, gotowość przedszkolna to bzdura. Można śmiało uczyć matematyki od pierwszego dnia życia. A właśnie, jeszcze na koniec może jest taka książka Narodziny bez przemocy Leboyera. Pomysł polega na tym, żeby między innymi dziecko samo sobie odcięło pępowinę. Przeczytajcie książkę. Książka jest super. Doman też w pewnym momencie o Leboyerze wspomina. Dziecko się zaczyna uczyć, właściwie nie wiem, no od poczęcia. Na pewno od urodzenia. Jeżeli pozwolimy dziecku decydować, nauczyć się oddychania płucami i robić wszystkie elementy tej walki według własnych decyzji, to pierwsze zderzenie ze światem i nauka oddychania płucami to jest coś pięknego. My się zastanawiamy, czy roczne dziecko może się już uczyć. Dziecko, które ma sekundę życia, w przepiękny sposób, błyskawicznie się uczy oddychania płucami. To jest naprawdę, przeczytajcie książkę, to jak dzieci się potrafią uczyć, jak szybko, jak skutecznie, jak taki, no to jest nie do opowiedzenia. Po prostu jak ktoś miał okazję to widzieć, to jest po prostu nie do opowiedzenia, a przynajmniej przeczytajcie. Dziecko, jak ma sekundę życia już za sobą, to się w przepiękny sposób uczy. Nigdy później już nie będzie się tak szybko i tak skutecznie i tak radośnie uczyło i pozna, co to znaczy nauka? Poznawało nowe rzeczy, nowe pojęcia i tak dalej. Chcę wiedzieć więcej, chcę rozumieć więcej z tego świata, bo on jest fajny. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Czy 15, Paweł już chwilę temu to napisał, czy 15 razy pokazanie jednego wyrazu to minimum? To nie jest minimum, to jest maksimum. Program minimum oznacza, że możemy uczyć więcej i szybciej. Czyli pokazanie 15 razy to jest minimalne tempo. Czyli pokazujemy, możemy im dziecko się dłużej uczy i więcej uczy, tym szybciej zapamiętuje. I nawet do tego stopnia, że będzie taki moment, jeżeli wszystko dobrze zrobimy, to będzie taki moment, że dziecko po pierwszym obejrzeniu 1/30 sekundy widzi kartę i pamięta ją do końca życia. 15 razy to jest maksymalna ilość pokazań. Zanudzicie dziecko na pewno, jak pokażecie 16 raz. Sztuka polega na tym, żeby tą 15 zmniejszać. Ale oczywiście to jest liczba umowna, to jest jakieś takie uśrednienie, które Doman podał jako dotyczące wszystkich dzieci na świecie. Jak najbardziej, jeżeli no zwiększanie tej 15 chyba nie, ale spokojnie można ją zmniejszać. Po dziecku, jeżeli pokażemy pierwsze 5 razy i cały czas jest zainteresowanie, to jest ok. Przy 10 razie, jak dziecko zaczyna się mniej interesować daną kartą, odkładamy ją na półkę. Natychmiast. No dokładnie, wasza ma rację. Musicie, jedna z najważniejszych rzeczy to zacząć współpracować z dzieckiem. Doman pisze w nauce czytania, to dotyczy matematyki i w ogóle wszystkiego, że współczesny świat zabrał nam kontakt z naszymi dziećmi. Jest taki rozdział o radości. Ja wam to przeczytam, bo to jest bardzo fajne, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Te karty to jest dodatek. Naciski naszego społeczeństwa i naszej kultury obrabowały nas z tego tak po cichu, że nawet nie wiemy, że ten serdeczny związek zniknął lub może nigdy nie zdawaliśmy sobie sprawy z jego istnienia. Ten związek istniał i warto go odzyskać. Jednym z najwdzięczniejszych sposobów odzyskania go jest uczenie swego małego dziecka czytania. To jest w książce o czytaniu. Oczywiście dotyczy to tak samo matematyki i wszystkich innych części życia. Musimy się nauczyć od nowa, tak jak robiliśmy to 10 tysięcy lat temu, kontaktować z naszymi dziećmi. I to jest bardzo fajny element całej tej nauki, w cudzysłowie nauki. Dobra, no to co? 15 to u mnie za dużo. No dokładnie, po 5 albo 10. Uwierzcie mi, że czasami trzeba patrzeć na dziecko. Za każdym razem jest inaczej. Każde dziecko jest inne, każda sesja jest inna. Czasami wystarczy pokazać raz. Musimy się przyzwyczaić do tego, że dzieci się uczą, że są coraz bystrzejsze. Nam się wydaje, że dziecko jest bystre dopiero jak skończy uniwersytet. Wprost przeciwnie. Wtedy już kończy się cofać w rozwoju. Bystre jest właśnie wtedy,
kiedy przy szóstej karcie pokazuje znudzenie na twarzy. No dobra, to ja mam pytanie. Gdybyśmy chcieli przećwiczyć w sobotę o 21 tylko i wyłącznie matematykę, już pomijając ogólne zasady, tylko same sesje, przez całą książkę Domana, to czy to jest dobry pomysł? Dwójka dzieci. No, to jest ciekawy temat. Dwójka dzieci to jest bardzo ciekawy temat. Jak najbardziej można dwójce dzieci pokazywać jedną sesję. Wszystko zależy. Ja znam takie pary i takie trójki, gdzie spokojnie można całej trójce zrobić jedną sesję. Każdy zespół jest inny, nie da się według mnie tego uogólnić. Jeżeli macie dwójkę dzieci albo trójkę, to po prostu spróbujcie. Spróbujcie pokazać to samo całej trójce. Spróbujcie, jak chcecie robić różne sesje, to ja bym raczej robił na poziomie najtrudniejszego dziecka, czyli najbardziej zaawansowanego. Czyli, no nie wiem, w każdym razie spokojnie można pokazywać dwójce lub trójce jedne sesje. Albo pokazywać jednemu na tyle szybko, żeby drugi nie przeszkodził, potem na odwrót. To jest do zrobienia. Dwójka czasami jest prostsza w obsłudze, a czasami jest trudniejsza, jak to w życiu. Ja bym do problemu dwójki i trójki dzieci i większej ilości podszedł tak. Wykombinować sobie samemu taką strategię, żeby było jak najłatwiej. Żeby nie poświęcić. Te sesje muszą być krótkie, szybkie i, że tak powiem, z powrotem do zabawy. Jeżeli tak jak wychodzi lepiej, jeżeli wychodzi każdemu osobno łatwiej, to nie ma się co silić na pokazywanie jednocześnie. Dzieci same powiedzą, jak jest im lepiej. Może być tak, że na przykład jednemu z dzieci pokazujemy, a drugie się przygląda. Ale nie przeszkadza, jest ciekawe. Pokazujemy drugiemu dziecku, pierwsze się przygląda. Pokazujemy razem, przeszkadzają obydwa. Jedna z genialnych myśli, którą Doman przedstawił w swoim życiu, jest taka, żeby przenieść środek ciężkości z eksperta na rodzica i jeszcze bardziej na dziecko. Wiecie, co Kopernik wymyślił? Takie coś wymyślił. Odwrócił sposób myślenia o wszechświecie. Ja uważam, że Doman zrobił to samo, pokazał, Doman potem wyraz równolegle z Domanem, czy razem z Domanem, że tak naprawdę to i tak dziecko rządzi swoim własnym rozwojem, a my bardzo często przeszkadzamy. Mało tego, że możemy nie przeszkadzać, to możemy pomagać. Proponuję, żeby przy każdej sesji się zastanawiać nad tym, kto jest w środku. Ja uważam, że gdybyśmy pozwolili dzieciom, tak jak Kopernik to zrobił w Układzie Słonecznym, w Układzie Makro we Wszechświecie, to tak uważam, że jest dobrze podchodzić do dzieci. Jeżeli my będziemy służyć dziecku w jego drodze rozwoju, do tego będziemy się czasami posiłkować otoczeniem, czyli to małe, ten księżyc to jest otoczenie, potem jesteśmy my, a w środku jest dziecko. Nie wiem, czy to dobre porównanie, ale jedno jest trochę za małe, bo ma... O, jedno dziecko drugiemu, też może tak być. No, to jest fajna zabawa. Jeżeli się... I tutaj nie musi być tak, że to wygląda jak sesja w pojęciu dorosłego, że dziecko siada, sadza drugie, teraz się patrz na mnie. To może być zabawa, nie wiem, przyglądajcie się, co dzieci będą wymyślać. Dajcie im karty, niech sobie same coś wymyślają. Doman opisuje w nauce czytania zabawę dzieci w szkołę. Dzieci się same w pewne wakacje z nudów nauczyły czytać. Parę słów. Jedno dziecko akurat chciało być nauczycielką i zorganizowało w piwnicy klasę szkolną. Sadzało, to była chyba dziewczynka, sadzała wszystkie dzieci z okolicy w ławkach i pisała im coś na tablicy. I się nauczyły, takie jakieś 2-3-letnie, 4-letnie. Także warto dzieciom dać karty i niech same sobie kazują. Półtorej roku? No, ale półtorej roku to już... Półtorej roku? Tak, 8 miesięcy. Generalnie ja bym przestrzegał przed stwierdzaniem, że dziecko jest do czegoś za małe. To jest jeden z błędów, jakie ludzkość popełnia. Bardzo często to nieprawda. Wszelkie te gotowości przedszkolne, dziecko jeszcze jest za małe, musi coś tam zrobić. Bardzo często się mylimy. Powiedzenie, że dziecko jest za małe, to jest właśnie tak jak tu Kopernik powiedział, że słuchajcie, trochę pokory, no trochę pokory. Co to znaczy za małe? Może to my niedostatecznie jesteśmy w stanie zrozumieć potrzeby rozwojowego dziecka. To bardzo często działa. Jeżeli stwierdzimy, może kurczę, jest za małe, ale może to ja coś innego podsunę. Na przykład często jest tak w nauce chodzenia, że podłoga jest za śliska, ale nam jest prościej powiedzieć, nie, on jest za mały jeszcze, on jest za mały jeszcze, nie będzie chodzić, bo coś tam, a dziecku się ślizgają skarpety po kaflach.
Dawno by chodziło i to bez wysiłku żadnego, ale nie ma po czym. Jest takie przyzwyczajenie w społeczeństwie. Nie, on jest jeszcze za mały. Łatwiej jest zrobić dziecku krzywdę w sensie rozwojowym, mówiąc, że jest za małe, niż mówiąc, że jest... Dziecko samo najlepiej, żeby się określiło. Dzieci sobie w genialny sposób potrafią ustawić granice rozwojowe. Tego jeszcze nie chcę wiedzieć. Jeżeli odpowiadacie dziecku na wszystkie pytania, matematyczne też, to bardzo jest często tak, że wystarczy krótka odpowiedź i dziecko dalej biegnie do zabawy. Nie słucha reszty, bo na tym etapie zrozumienia świata, matematycznego też, ta odpowiedź go zadowala. Jak sobie przemyśli, znajdzie więcej niewiadomych w otoczeniu, to przyjdzie z następnym pytaniem. No dobra, 22:23. Ja proponuję skończyć na tym. Czy ktoś ma coś przeciwko?